Gdy mówimy o cukrzycy, jako że jesteś lekarzem rodzinnym, to miałeś prawdopodobnie masę pacjentów z cukrzycą drugiego typu. Jako wyznawcy diety niskowęglowodanowej, czy też odrębnie myślący lekarze, wiemy, że cukrzyca nie jest postępującą i nieuleczalną chorobą. Jest to choroba połączona z twoim sposobem życia i możesz ją odwrócić. Hej, każdy, który nas słucha i ma cukrzycę, to jest choroba, którą można wyleczyć. A więc Ted, proszę powiedz naszym pacjentom, jakie są twoje zalecenia dla pacjentów z cukrzycą drugiego typu? Zalecenia mające na celu odwrócenie tej choroby. Okej, po pierwsze to każdy ma obecnie cukrzycę. 52% dorosłych Amerykanów są albo w stanie przedcukrzycowym, albo ma cukrzycę. A więc jeżeli wejdziesz do mojej kliniki, to masz jakieś 50% szansy na to, że znajdujesz się w stanie przedcukrzycowym lub masz cukrzycę. Mamy badania, które wskazują na to, że jeżeli doprowadzisz białko do 30% spożywanych przez ciebie kalorii, to widzimy 100% współczynnik odwracania stanu przedcukrzycowego. A więc praktycznie wyleczysz stan przedcukrzycowy albo cukrzycę tą dietą, która w 30% składa się z białka. Jest to spowodowane tym, że dosłownie nie możesz się przejeść, gdy białko stanowi 30% pokarmu, który spożywasz. Po prostu nie możesz tego zrobić. A czym będzie 30% białka przy diecie niskowęglowodanowej, to będzie taka sama ilość węglowodanów, tłuszczów i białka. Jajko ma jakieś 6-7 gramów białka, 6-7 gramów tłuszczu, to taka sama ilość białka i tłuszczu, a więc jakieś 30% białka. Stek z antrykotu to taka sama ilość białka i tłuszczu, a więc 30% białka. Jeżeli możesz doprowadzić białko do 30% kalorii, które spożywasz, to nie możesz się przejeść, tak jak będąc na dietach o niskiej zawartości białka, jak na przykład 12%, co stanowi obecnie standardową dietę amerykańską. Dosłownie nie możesz się przejeść, za dużo sytości. Jesteś najedzony mniejszą ilością kalorii. Automatycznie zmniejszasz swoją tkankę tłuszczową i odwracasz swoją cukrzycę. Możesz dosłownie dokonać jednej zmiany. Gdybym mógł nacisnąć przełącznik, to jutro wszystkie osoby ze stanem przedcukrzycowym i chorujące na cukrzycę stosowałyby dietę składającą się w 30% z białka. Cała epidemia cukrzycy by się skończyła, nie byłoby jej, a więc jest to prawdopodobnie pojedyncza, najpotężniejsza rzecz, jaką możemy zmienić. Tak, dzięki Tobie o tym wiemy i znamy tę naukę, te dane oraz kształcimy naszych pacjentów, choćby w zakresie białka. Oto Twoje słowa. Ludzie mają trzy główne magazyny dla makroskładników. Tkankę tłuszczową, mięśnie i wątrobę. Toksyczność energii dla większości cukrzyków drugiego typu przy nadmiarze krążącej energii przydarza się wyłącznie, gdy wszystkie trzy z magazynów są przepełnione. Możesz odwrócić cukrzycę drugiego typu poprzez opróżnienie tych magazynów. Proszę powiedz nam jak. No dobrze. Największy z nich to twoje komórki tłuszczowe. I to stanowi prawdziwy problem. Każdy cukrzyk jest otyły. Napełniasz wszystkie swoje komórki tłuszczowe, osiągają maksymalną średnicę, a więc mogą rosnąć tylko do pewnego stopnia. Następnie próbujesz wyprodukować nowe komórki tłuszczowe, ale jest to proces wielce ograniczony genetycznie, a więc gdy już posiadasz wszystkie komórki tłuszczowe, które możesz mieć, to wypełniasz je do pełna, po czym ten tłuszcz dostaje się do twojego krwiobiegu, a twoje ciało próbuje go wcisnąć, gdzie tylko potrafi, do mięśni, wątroby, trzustki, serca, tętnicy, wszędzie. Gdy już raz tłuszcz pojawi się wszędzie i nie masz żadnego miejsca, żeby go umieścić, to wszystkie twoje komórki zaczynają odrzucać glukozę. Nie chcą jej. Mówią, że mamy już za dużo energii. Nie. Nagle masz te wszystkie paliwa w twoim krwiobiegu, których jest stale za dużo. Trójglicerydy, glukoza, wolne kwasy tłuszczowe. Cały ten tłuszcz i cukier jest w twoim krwiobiegu, a to skutkuje insulinoopornością. Insulina próbuje oczyścić krwiobieg z tych wszystkich substancji, to jej praca, ale nie może tego zrobić, ponieważ wszystkie twoje komórki tego chcą, jako że są już pełne, a więc insulina rośnie i rośnie i ostatecznie twój cukier jest wysoki, twoja insulina również, tak jak i trójglicerydy i wszystko inne. Za każdym razem, gdy jesz, to pogarszasz. Jeżeli spojrzysz na swoje komórki, to są
one przepełnione tłuszczem. Komórki wątroby pełne tłuszczu. 100% cukrzyków drugiego typu choruje na stłuszczoną wątrobę. Komórki mięśniowe przepełnione tłuszczem. Tłuszcz śródmięśniowy. Wszystkie twoje komórki tłuszczowe są tym przepełnione i mają naprawdę wielką średnicę. Najprędzej możesz opróżnić przepełniony mięsień. Jeżeli sprawię, że ktoś wykona najtrudniejszy trening crossfitowy życia, godzina naprawdę intensywnych ćwiczeń kardiooporowych, tak, żeby się zajechać na siłowni, to wyczerpiesz wiele z tych mięśni. Wyczerpiesz glikogen, czy też przechowywaną glukozę. Pozbędziesz się tłuszczu śródmięśniowego i natychmiast po tym tak naprawdę już nie jesteś cukrzykiem. Na krótką chwilę czasu. Wtedy powiedzą ci, że możesz ponownnie jeść. Dosłownie natychmiastowo odwracasz cukrzycę poprzez ćwiczenia i wyczerpanie paliw w twoich mięśniach. To jest najszybszy sposób. Druga rzecz to post. Jeżeli nie jesz przez jakieś 12-24 godziny, to glikogen w twojej wątrobie spada. Stajesz się czulszy na insulinę i cukier we krwi spada. Dlatego też, gdy cukrzycy poszczą przez jakieś 12-24 godziny, to ich poziom cukru we krwi spada, a więc pozbawiasz swoją wątrobę glikogenu. I oczywiście prawdziwym, długotrwałym rozwiązaniem jest opróżnienie twoich komórek tłuszczowych z tłuszczu. Na tyle, na ile potrafisz, próbujesz je skurczyć, tak żebyś miał więcej miejsca na gromadzenie i to jest najtrudniejsze. Żeby tego dokonać na dłuższą metę, to musisz jeść w taki sposób, żeby utrzymywać podobne nasycenie, spożywając dużo mniej kalorii. Każdy je do momentu, w którym jest najedzony, a więc musisz być nasyconym przy spożywaniu mniejszej ilości kalorii. Ponieważ każdy je do momentu, w którym jest nasycony. Musisz się najeść do syta przy takiej ilości kalorii. To równa się spożywaniu większej ilości białka, błonnika, a mniejszej ilości przetworzonego jedzenia, mniej sztucznego jedzenia. To znaczy jedzenie o mniejszej gęstości energii, więcej masy i objętości w zamian za mniej kalorii. A więc próbujesz jeść białko, błonnik, wodę i nieprzetworzone pokarmy. I wiecie, rybę, sałatę. Jesz mniej pokarmów o wysokiej gęstości energetycznej, tych uzależniających o niskiej sytości, i zawartości białka, takich jak cukier, mąka, olej. No dobrze, a teraz porozmawiajmy na temat, który lubisz, a więc o mięśniach. Masz ich wiele, czyż nie? Jak się tak patrzyliśmy na twoje zdjęcia, często mówimy naszym pacjentom, że bez mięśni nie ma zdrowego metabolizmu. Ty również przywiązujesz wagę do tego, że potrzebujemy mięśni, żeby żyć długo i zdrowo. Jaki sposób jest dla ciebie najlepszy, jeżeli chodzi o budowanie mięśni? Porozmawiajmy o najlepszych sposobach na zbudowanie zdrowej masy. No dobrze, a więc każdemu zależy na jak największej ilości mięśni, jaką można mieć. To powinien być cel każdego. Chcesz mieć tyle mięśni, ile tylko możesz uzyskać. Mięśnie są kosztowne, gdy mówimy o metabolizmie. Twoje ciało nie zbuduje mięśni, dopóki naprawdę nie będziesz ich potrzebował. A więc nigdy nie zbudujesz mięśni, dopóki nie przekonasz swojego ciała, że są tobie potrzebne do przeżycia. Musisz dosłownie zakomunikować swojemu ciału: jeżeli nie będziemy mieli więcej mięśni, to skonamy. Dlatego właśnie musisz uprawiać trening oporowy z ogromną intensywnością. Pokrótce, jeżeli ja, powiedzmy, że będę robił 25 pompek dziennie, codziennie do końca mojego życia. Zaczynając, będę mógł ich zrobić tylko 10, ale za kilka dni dojdę do 20 i potem przychodzą mi z łatwością. Jeżeli tak będę to kontynuował do końca mojego życia, to nie zbuduję żadnych mięśni. Przybędzie mi ich zero. To, co należy zrobić, to przy każdym ćwiczeniu, secie, pompce, musisz ćwiczyć do momentu, w którym już więcej nie możesz. Zrób tyle pompek, ile potrafisz i wtedy spróbuj zrobić jeszcze jedną. Dołóż do tego maksymalne napięcie twoich mięśni, utrzymaj je najdłużej jak potrafisz, po czym ponieś porażkę, nakryj się kocem i padnij na twarz. To wysyła sygnał do twoich mięśni, że jeżeli nie zbudujemy większej ilości, to umrzemy. Twoje ciało nie wie, co się stało. Wydaje mu się, że zostałeś zmiażdżony przez jakiś głaz lub że coś próbowało ciebie zabić. Na zasadzie, jeżeli następnym razem nie będę silniejszy, to umrę. I to jest wiadomość.
świadomość, którą chcesz przekazać twojemu ciału. W ten sposób budujesz mięśnie. Do tego musisz jeść białko, ponieważ mięśnie składają się całkowicie z białka. Jeżeli nie jesz go wystarczająco dużo, to nie będziesz w stanie zbudować mięśni, nawet przy odpowiedniej stymulacji. A więc potrzebujesz do tego stymulacji, przekonania twojego ciała, że bez nich umrzesz i potrzebujesz białka. Jeżeli te ze sobą połączysz, to ostatecznie uzyskasz maksymalną ilość mięśni, którą możesz wygenerować. A więc chcesz wykonywać ćwiczenia oporowe, popychanie, podciąganie, ćwiczenia na nogi, najlepiej przynajmniej 3 razy w tygodniu i tak naprawdę już na zawsze. Za każdym razem, gdy wykonujesz jakąś serię, to dajesz z siebie wszystko. Wydaje mi się, że to jest odpowiedź na moje następne pytanie. Dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie tego filmu i mamy do Was serdeczną prośbę. Walnijcie oczywiście w kciuka, jeżeli macie ochotę i przede wszystkim zasubskrybujcie ten kanał, wtedy bezduszne algorytmy YouTube'a podeślą ten film na prawo i lewo, będzie więcej osób niezależnie myślących i pięknie żyjących. Okazuje się, że prawie połowa osób nie zasubskrybowała tego kanału, a wiemy, że chcecie, po prostu wypada Wam to z głowy. To jest ten moment, naciśnijcie pasek subskrypcji, za co z góry dziękujemy.